W dniach od 23 do 28 sierpnia trwać będzie piesza pielgrzymka Ziemi Wieluńskiej na Jasną Górę. Z tej okazji Muzeum Ziemi Wieluńskiej zorganizowało konkurs na fotoreportaż z pielgrzymek do Częstochowy. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy pielgrzym z terenu Ziemi Wieluńskiej. W tym roku mieszkańcy Wielunia i regionu pójdą do Częstochowy pod hasłem Jestem, pamiętam, czuwam. To oczywiście słowa dobrze nam znane. Każdego dnia o godzinie 21 one wybrzmiewają podczas modlitwy apelu jasnogórskiego, a warto wspomnieć o tym, że ta modlitwa powstała w latach 50. i miała być taką modlitwą zawierzenia Matce Najświętszej naszego narodu polskiego i Kościoła. Więc udając się do Matki Bożej na Jasną Górę, chcemy nie tylko zawierzać nas samych, nasze osobiste intencje, ale pamiętamy też o szczególnej modlitwie w intencji całego narodu polskiego i Kościoła Świętego. Tak się składa, że ta pielgrzymka przypada w momencie, kiedy w całym Kościele Powszechnym przeżywamy rok wiary, więc chcemy szczególnie modlić się o łaskę wiary dla naszego narodu, dla całego Kościoła. Zapisy na pielgrzymkę trwają do 21 sierpnia włącznie. Tutaj w salce parafialnej przy Kolegiacie Bożego Ciała w Wieluniu. Do południa od godziny 10 do 11 i po południu od godziny 16.30 do 18. W sobotę tylko do południa. Nie prowadzimy tych zapisów w niedzielę. Jaki jest koszt? Pielgrzymi wpłacają 25 zł i każdy pielgrzym otrzymuje pamiątkową koszulkę, chustę pielgrzymkową, znaczek z hasłem pielgrzymki, a także ma zapewnione ubezpieczenie. Ci, którzy nie będą mogli wyruszyć pieszo na Jasną Górę, mogą do Częstochowy dotrzeć autokarem na tak zwany Dzień Wieluński, który odbędzie się 25 sierpnia. Pomyśleliśmy w ten sposób o osobach, które nie będą mogły udać się na pielgrzymkę pieszą. Dlatego będą mogły dojechać do Częstochowy, by uczestniczyć we mszy świętej w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej i w nabożeństwie Drogi Krzyżowej na wałach jasnogórskich. Zapisy na wyjazd autokarowy także w tych samych godzinach i w tym samym miejscu w salce parafialnej. Ksiądz Tomasz Mucha zachęca także do duchowego pielgrzymowania. Gorąco zachęcam wszystkie osoby, które nie będą mogły udać się na pielgrzymkę, nie będą mogły tam dojechać autokarem, aby łączyły się z nami duchowo poprzez modlitwę w intencji pielgrzymów udających się do Częstochowy. Wiadomo, że nie każdy ma możliwość udać się tam na pieszo, różne są tego powody, ale bardzo cenimy sobie wartość modlitwy. Ponieważ pamiętajmy o tym, że dla pielgrzymów wędrówka na Jasną Górę to nie tylko okazja do modlitwy, ale to z ich strony także świadectwo, jakie dają o swojej wierze. I to świadectwo dla świata, dla innych ludzi będzie tym bardziej czytelne i przekonujące, im większe mamy zaplecze modlitewne. Oczywiście pielgrzymi udający się na Jasną Górę też pamiętają o tych intencjach, które pielgrzymi duchowi chcą powierzać Matce Bożej. I też taką kartę pielgrzyma duchowego można otrzymać w miejscu zapisów na pielgrzymkę. W tym roku jako duchowy pielgrzym. Nie idę pieszo, bo już zdrowie nie pozwala. Byłam 5 razy. Bardzo dobrze, bardzo świetnie, bardzo mnie ciągnie pielgrzymka i bardzo wspieram pielgrzymów i lubię pielgrzymować. No ale niestety w tym roku jeszcze nie mogę. Idę w tej chwili na rehabilitację, także nic na siłę. To trzeba lubić, to trzeba chcieć, to trzeba kochać pielgrzymować. Muzeum Ziemi Wieluńskiej ogłosiło konkurs na fotoreportaż z pielgrzymek pod tytułem W drodze do Ciebie, Maryjo. Ten konkurs ma na celu jakby zobrazowanie, jak wygląda współczesna pielgrzymka. Jest to konkurs fotograficzny, fotoreportaż polegający na zrobieniu około 20 zdjęć, ale ja chcę poinformować, że on jest skierowany tylko i wyłącznie do mieszkańców Wielunia albo tych, którzy będą brać udział w tej 150. pielgrzymce z Wielunia. On jest skierowany do wszystkich mieszkańców Ziemi Wieluńskiej. Tak samo do mieszkańców Wieruszowa, którzy wyruszają co roku w sierpniu w tym samym terminie co pielgrzymka wieluńska, spotykają się pod szczytem jasnogórskim. Więc on jest i do mieszkańców Wieruszowa, do mieszkańców Wielunia, ale również do mieszkańców Mierzyc, bo organizują takowe pielgrzymki i okolicznych parafii, które w mniejszych grupach zmierzają do sanktuarium, żeby pokłonić się Czarnej Madonnie. Zdjęcia w formie cyfrowej można dostarczyć na płycie CD lub drogą korespondencyjną. Należy też dołączyć ankietę, w której uczestnik podaje datę i miejsce wykonania zdjęcia oraz krótki opis. Wszystko to trzeba dostarczyć do muzeum najpóźniej do 5 września. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 września.
stycznia podczas obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. Ja tylko w poli takiego wyjaśnienia poinformuję wszystkich widzów, że ta 150. pielgrzymka, która wyruszy z Wielunia do Częstochowy, to nie będzie 150. rocznica pielgrzymki, tylko w pewnym okresie przyjęto numerację i tak została, że jest to 150. pielgrzymka jubiluszowa w tym roku. Już pod koniec XIV wieku pielgrzymi z Wielunia są jedną z najliczniejszych grup w Częstochowie u Sanktuarium Czarnej Madonny. W końcu to tutaj Władysław Opolczyk również osadził Paulinów, tych samych, których w Częstochowie, do której to Częstochowy sprowadził obraz Czarnej Madonny, więc ten kult i to pielgrzymowanie rozwijało się od bardzo, bardzo dawna. Przypomnijmy, że na początku lipca w Wieluńskim Muzeum otwarta została wystawa poświęcona pielgrzymkom z ziemi wieluńskiej na Jasną Górę. Wystawa, która jest w muzeum poświęcona pielgrzymowaniu mieszkańców ziemi wieluńskiej do Częstochowy, do Sanktuarium Matki Bożej, właśnie w jakiś sposób oddaje ten klimat pielgrzymowania i pokazuje się tą historię pielgrzymowania z Wielunia, ale nie tylko, bo z całego terenu ziemi wieluńskiej. Ekspozycję można oglądać do 19 września.